Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zaczynamy film, do którego się zabierałam jak pies do jeża. Te paczki leżą tu już 2 tygodnie. Zamroziłam sobie 4000, tylko dlatego, żeby nagrać dla was film, a w zasadzie pewnie filmy, które zobaczycie, dlatego, że tego jest tak dużo, że na pewno podzielimy to na kilka odcinków. Zobaczcie, ile ja tego mam. Tak wyglądają 4000, słuchajcie, w walucie Zary. Była droższa niż finalna wartość naszego Clio, a jest dużo mniejszy. To prawda. To jest przykry aspekt nagrywania tego typu filmów, bo się trochę mrozi te pieniądze. Ale dobra, nie o kasie dzisiaj. Zabieramy się za przymierzanie. To, co będzie fajne, zostawimy. Pewnie to będzie jakaś niewielka część tego zamówienia. Na pewno jedna rzecz już z nami zostanie, bo nie ma metki, ale o tym za chwilę. No a co? Resztę pewnie potem będę musiała oddać do sklepu, co będzie mniej przyjemną częścią tej zabawy. Ale dobra, nie ma na co czekać. Idę się przebierać. Przyjrzałam sobie to, co leży w kartonach. Mam na sobie pierwszą rzecz. I w tym odcinku zobaczycie sukienki, które zamówiłam, bo jest ich kilka. Ta jest pierwsza, kosztowała 150 zł, tak jest na metce. A ile finalnie kosztowała, nie jestem pewna, bo część rzeczy była z wyprzedaży. Skład to jest w 88% wiskoza, pozostałe 12% to len. No i powiedzcie mi, co sądzicie. Ja osobiście uważam, że jest trochę jak na moje preferencje przykrótka. Ja na pewno bym założyła pod coś takiego spodenki, ale ogólnie jest wygodna, chociaż nie wiem, czy to jest kwestia tego połączenia, że ono jest może w jakichś złych proporcjach. Mam wrażenie, że to mnie trochę gryzie. Wiecie, jak mam koszulę, która jest taka w 100% leniana, ona jest taka miła do ciała, a to się wydaje takie trochę gryzące. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale jak tak w tym stoję, to czuję, że jak się ruszam, to coś mnie drapie. Także to nie jest taka bardzo komfortowa rzecz do noszenia. Myślę, że nie będzie na dłuższą metę, no bo na chwilę myślę, że prezentuje się całkiem ładnie. Andrzeju, chciałbyś coś skomentować? Podoba ci się, czy nie? Takie klimaty afrykańskie freski. Nie wiem, czemu tak mi się kojarzy. Nie, wzór jest ładny. Ja lubię takie właśnie namiotowe rzeczy, w których mam dużo luzu. No nie wiem, ale tak coś tak chyba nie do końca. Klimat safari. Lecimy do kolejnej sukienki. Zanim opowiem wam o kolejnej sukience, to dodam jeszcze, że poprzednia była w rozmiarze 2XL i to była najwyższa numeracja z tego modelu. Teraz to sobie też mam rozmiar 2XL, wyżej już się nie da. Jeżeli chodzi o tą sukienkę, to jest skład, to jest wiskoza i poliamid. A jeżeli chodzi o jej krój, to tak jak widzicie, znowu mamy takiego lekkiego nietoperza. Ta już chyba przez to, że ma ten... Poliamid to jest coś sztucznego, o ile dobrze kojarzę, prawda? Przez to, że ma tą domieszkę, jest jednak przyjemniejsza, jeżeli chodzi o odczucie i wiecie, taki dotyk tak organoleptycznie czuć, że jest po prostu milsza. Natomiast muszę powiedzieć, że mam problem z tą okolicą, dlatego że jak tak stanę prosto, to tutaj ewidentnie tak mi się rozchodzi troszkę. I to odcięcie mam wrażenie, że tak za wysoko jest trochę, tak. Powinna mieć ciut mniejszy biust i to tak myślę powinno mi wejść wtedy pod biust, a ja to mam na biuście i to tak dziwnie i mam wrażenie sterczy. A szkoda, bo ogólnie sukienka mi się podoba, ale to pewnie dlatego, że ja kocham kolor niebieski. Andrzejku, jak tobie się to widzi? Ta 1000 razy lepsza od tamtej. Prawda? Też tak sądzę, aczkolwiek myślę, że przez to, że ona tak tutaj mi się rozłazi. Tamta miałam taki klimat pani safari, a tu mam klimat greckie wakacje. To prawda, no, ale to właśnie przez ten niebieski. No gdyby nie to, że mogłaby być tutaj, w moim przypadku, ciut luźniejsza, to pewnie bym ją zostawiła. Jeżeli chodzi o cenę, słuchajcie, to 140 zł. Z tyłu jest odrobinkę, mam wrażenie, dłuższa. Bardzo wygodna. No szkoda, że nie jest o ciupinkę większa. Andrzej wywołał do tablicy greckie wakacje i ja jeszcze na chwilę zostanę w tym klimacie. Tak mi się kojarzą białe sukienki z takimi właśnie ciepłymi miejscami. Powiem wam, że ta jest przepiękna, chociaż parę rzeczy bym w niej zmieniła. Pierwsza to cena, bo ta sukienka kosztuje 300 zł. 300. Kosztuje 300 zł. Jest długa, wybaczcie mi moje ciemne skiety i ciemną bieliznę pod spodem, ale już nie chciałam się przebierać. No i tak. Do czego bym się poczepiała? Do tych rękawków tutaj.
Dlatego, że mam wrażenie, że wygląda to bardzo niekorzystnie i jak stoję w lustrze, to widzę, że podkreśla to moje szerokie ramiona, które wolałabym jednak trochę zakryć. Więc pierwsza rzecz, którą bym zrobiła, jakbym się zdecydowała wydać te 300 na tą kieckę, to byłoby rozprucie tego czegoś, bo ten materiał tu pod spodem jest. Tylko trzeba by go wyciągnąć po prostu. Więc rozprucie tego. Ewentualnie, gdyby się okazało, że to jest jakaś katastrofa i tego materiału tam jest za mało, zrobiłabym z niej po prostu sukienkę na ramionczkach. Odcięłabym to, co jest jakby tutaj z tym szwem i zrobiłabym sobie ją na ramionczkach. Tak sądzę. Jeżeli chodzi o skład, słuchajcie, to jest 100% bawełna. To jest rozmiar chyba 2XL też. Wszystkie rozmiary, w razie czego będziecie mieli w opisie, tak samo linki, numery referencyjne i wszystko, czego byście potrzebowali. Bardzo mi jej szkoda, w sensie takim, bardzo chętnie bym ją sobie zostawiła, natomiast to jest taki mankament, który naprawdę mocno mi przeszkadza. A jak już bym miała wydać 300 na sukienkę, to chciałabym, żeby ona była taka, że wiecie, nie ma się do czego przyczepić. No a ja się czepiam, więc lecimy dalej. Była biel, więc dla kontrastu będzie czerń, słuchajcie. 100% bawełna. Znowu rozmiar 2XL, większego już nie ma. Tylko ta cena, słuchajcie, to kosztuje 180 zł. Za co? Za co? Za co aż tyle, słuchajcie? Krótka sukieneczka, nie powiem, że jest brzydka, ale chyba nie aż tak piękna, żeby wydać na nią 180 polskich złotych. W kroju, no taka jak lubię, czyli luźna. Tutaj dekolt jest zdecydowanie wygodniejszy, nic takiego mi się nie dzieje. W sumie nawet tak ładnie w taką łaskę to jest wykrojone. Podoba mi się to, że no, ma długie rękawy. Ja mimo tego, że latko, to lubię w sukienkach mieć długi rękaw. No i to ażurowe wykończenie na dole też wygląda całkiem ładnie. Takie kółeczko imitujące też troszkę kwiatuszka. Ale nie jestem do końca przekonana. Andrzeju? To jest całkiem ładna. Tak? No, znaczy ogólnie taki klimat letni to tamte, ale ta jest też ładna. No, na pewno też już wygodniejsza. 100% bawełna, ona jest naprawdę bardzo miła, jeżeli chodzi o dotyk i takie uczucie, które daje na ciele. No ale dobra, lecimy dalej. Ta sukienka to jest dowód na to, że rozmiar rozmiarowy jej nierówny, nawet w jednej marce. Nie wiem, czy widzicie, co tu się dzieje. To jest sukienka w rozmiarze 2XL, czyli tak samo jak wszystkie poprzednie. Kosztuje 140 zł, jeżeli chodzi o skład, jest to 100% lyocell. Jest bardzo miła. Najmilsza chyba z tych wszystkich, które do tej pory mierzyłam. Ma trochę taką budowę... Myślę, że to mogłaby być sukienka taka z kategorii takich właśnie bardziej opinających. A jest czymś takim nie do końca, bo ani nie jest szeroka, ani opinająca też nie jest. Jakbym to spróbowała związać paskiem, tak sobie myślę, to wcale nie wyglądałoby to też dobrze. No, nie wiem, nie jestem przekonana. Wydaje mi się, że to nie jest po prostu krój dla mnie, jakby w mojej głowie to jest takie nie wiadomo co. Ani to luźne, ani dopasowane. Więc nie czuję się w tym komfortowo, wiecie, nie jestem szczupła, ale mam wrażenie, że tutaj ogólnie wyglądam trochę jakby czułka, w sensie może nie jakby czułka. W zasadzie jest jak prostokąt po prostu wyglądam, wszystko mi tutaj ginie, ja nie mam jakiegoś specjalnego wcięcia w talii, natomiast fajnie się ubierając jestem w stanie poudawać, że je mam. A tutaj wydaje mi się, że byłoby to niemożliwe. Nie wiem, czy mówiłam o cenie, kosztuje 140 zł. Wzorek ma ładny, to trzeba przyznać. Uważam, że ma bardzo ładny ten kwiatuszkowy print. Kolorystycznie też jest ładna, natomiast ja nie jestem do końca przekonana, czy dobrze się czuję i czy pasują mi beże. To dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, a ja lecę po ostatnią sukienkę. No i ostatnia propozycja, chyba taka najbardziej letnia też wizualnie. Sukienka, jak widzicie, w pięknym kolorze zieleni, no w zasadzie też bieli. No ale o zielony tu chodzi. 150 zł, rozmiar 2XL, 100% wiskoza. Tak mi się wydaje, że to jest 100% wiskoza. Jest długa, bardzo wygodna. Bardzo. W sensie ten materiał jest taki miły, jest bardzo luźna. No wydaje mi się, że idealna propozycja na lato. I nawet te 150 zł to jest taka cena, wydaje mi się, do przełknięcia.
Bardzo fajna propozycja. Ostatnia już w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie, że już niedługo na kanale pojawią się kolejne, także bądźcie czujni. Bardzo dziękuję Wam za ten film. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnej części.